Moje projekty ulubione to są te, które łączą różne rzeczy ze sobą, mieszają, zaskakują mnie w jakiś sposób, na przykład łączą nowe technologie z kompetencjami humanistycznymi, wychodzą w środowisko lokalne albo zajmują się historią danej miejscowości czy danym problemem, który wydaje się zupełnie prosty, a jak się weźmie pod uwagę to, jak projekt może być skonstruowany, jest nieoczywisty. Fajnie, jak są emocje, fajnie, jak są rzeczy, które do tej pory nie były poruszane, ale też fajnie jest, jak ktoś zrobi coś takiego, czego dawno nie widzieliśmy, więc tak jak mówię, zaskakujcie nas, a na pewno będą z tego dobre efekty.